Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny już piąty odcinek z naszej serii Riot z zakupkiem WTS 2, dokładnie. O, choć kliknęli. No jak widzicie sami, jestem w końcu na serwerze, także mam fajną misję dzisiaj do zrobienia. Wziąłem sobie już zlecenie, także, o, sorry za fotel. Oczywiście odpalmy sobie nasze zło. Świetne. Postaram się tylko na tej kamerze, także F5, nie to. O! Zrobię sobie łóżko z nią, nie tak? Dobra. No i cóż, widzę tu jakiś gość, także... Jakiś typ. No spoko, fajnie. Dobra. My sobie jedziemy oczywiście, tylko najgorsze, że będę się patrzył na GPS i mogę zapomnieć. Także będę się do tego GPS-a przyzwyczaić jakoś. Nie wiem, czy to mi się ogólnie uda, ale zobaczymy. No, także multik oczywiście. Niestety dzisiaj jeszcze bez was, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu tamtego pierwszego, więc no nie wiem jakby kiedy tego zrobić. Okej, trzeba uważać, to nic, to też nic. No więc może przyciśniemy. Długie to ma zarąbiste, nie? Serio. Mega fajna sprawa, jeśli chodzi o to skanie. Zobaczymy, jak się będzie prowadził ogólnie z towarami. Jedziemy sobie akurat po drewno, więc sami zobaczymy. Sam zobaczysz, jak to będzie się sprawować. To nasze skania. No jestem ogólnie dumny z tego, że mam takie coś i fajnie. Także nieźle. Ej, patrzcie, mi tu nawet skacze ten poziom oleju chyba, tak? I no i oczywiście na multiplayer, także Wintermod jest oczywiście na porządku dziennym. Także całkiem nieźle. No ogólnie bardzo mi się podoba to Gdańsk Szczecin. Oczywiście jesteśmy w Poznaniu, tak? Także bardzo mi się podoba to, że mogę mieć informacje jakieś różne typu coś tam i one są wyświetlane na tym komunikacie na dole tutaj. A jakby ja mam GPS z tej strony, nie? Więc o, odpalę się długie. Wow, no mega to wygląda, super, nie? Także no, jedziemy sobie po drewno oczywiście, także to dzisiaj będzie jakiś tartak. Zapewne. No i my sobie tutaj zjedziemy oczywiście. Mamy gdzieś jakiś transport do... dokąd to będzie? Kurczę, nie pamiętam. Dobra. Okej, tak. Rynek przesyłek. Oczywiście to przyjmij zlecenie. Dobra. Gdzie ten ładunek jest mój do odebrania? Z tej strony, więc ja muszę objechać, bo źle zrobiłem. No, o, jest z tej strony, okej, spoko. Myślałem, że jest inny, ale to nic. Dobra, jakoś to musimy się wcisnąć. No, także ładunek drewna dla nas już oczywiście na sam początek. Chyba jakby powinienem zrobić coś innego, w sensie najpierw powinienem sobie, że tak powiem, ogarnąć transport, a dopiero później bawić się w ładowanie tego. No fakt, trochę zwaliłem. Bo trochę stracę czas antenowego, jak tak powiem. Wow, elegancko. To jest tylko mega pomaganie. Dobra, stój. Teraz jakieś sobie cofniemy tutaj, żeby nie zahaczyć o tamte. No, ogólnie spróbuję pierwszy raz stawać tak z tego, z kabiny. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie ogólnie. No, jestem mega ciekawy. Okej. Okej. Literka T oczywiście. Podnoszenie, podpór, naczepy. I cóż, chyba możemy jechać, tak? No więc jedziemy. Haku luj. Cześć. O, to w ogóle nie ma kolizji, także spoko. To już takie deski są, dobra. No więc cóż, jedziemy. Oj, no myślałem, że mam długie. Okej, także sobie wyjedziemy. Tutaj tylko pan sobie wybierze swój ładunek. Bo też chyba będzie jeździł. Spoko, odnek, znaczy ten malunek. Kiedyś miałem coś podobnego, dobra. I z tym jedziemy. O Boże, nawet nie wiem teraz, którym się mówi tutaj do nich, nie? Ale jakiś Polak. Słuchajcie go w porządku, nie? Powiedzcie mi od razu, jak się mówi do ludzi, bo też bym chciał sobie na Simiradzie pogadać. Byłoby spoko. W ogóle wiem, że też są takie jakby mini zabawki CB Radio, gdzie naprawdę
mamy połączone jakby z klawiaturą i tylko sobie podnosimy to cyk i nam od razu wiecie. Nie? Fajnie to zrobione jest. Można się włączyć przycisk, spoko. Super sprawa, także może kiedyś takie to się zapatrzę, jak będę gdzieś tam jeździł. No na razie oczywiście to jest taki dopiero początek mój, nie? Więc oczywiście gramy na Wintermodzie. Aby tego gościa mnie nie wywalił. O Jezu, tam długo jeździłem. Dobra. Ej, nie, całkiem spoko, jeśli chodzi o ładunek. Oczywiście trochę nocnie będzie jeździć, ale tak akurat taka jest pora na serwerze, więc nieźle. O, fajnie, wszystko się kiwa, kurczę, naprawdę. Mówili mi, że to właśnie dużo FPS-ów zabiera. No to proszę bardzo. Nie jeszcze też aż tak źle. Minus na multiku taki, że ktoś do nas może jechać celowo, bo NPC sobie tego celowo nie zrobiły. Plus taki, że NPC to właśnie nie ma. Także super. No i widzimy samych siebie na pustej drodze, więc super, że pusto, ale słabo trochę, że trzeba też no, uważać na resztę, nie? Tak zawsze nie uważali na nas, teraz musimy na kogoś uważać. Pomijam jeszcze ogólnie, widzicie, na jeździe jak trochę jak kaleka. Ale tam, dałem sobie jakąś radę. Więc dobra, trzeba wyjechać w końcu z miasta, bo nawet nie miałem do końca tych kilometrów. Zaraz sobie tutaj gdzieś przeklikamy na F6 chyba. Na F6 to było. Screena zrobiłem, super. Aha, tu jest ten. Nie, spoko jest. Dobra. Chcę mieć dokładny podgląd, ile jeszcze został do końca, także... No jakby rozumiecie, dobra. Przejdźmy sobie. No i znaczy, jak musiałem znowu włączyć GPS-a tego. Ale to nic, tak się będę patrzył bardziej na tego mniejszego. Nie no, serio tak, ale jakoś lubię po prostu widzieć, ile miejsca do końca, nie? To ja akurat tego nie widzę, więc niestety szkoda trochę. Wow, ile to z narodu. Mam jakieś Niemcy i w ogóle. Deutschlandy. My oczywiście prosto z zielonym jedziemy. O, no i spoko. Ogólnie dziwnie, że on mi to jeszcze wszystkiego powiadomienia z tego, ze Steama, nie? Nie powinien tak by tak się robić. No ale to myślę, że to... Dobra, ogólnie zlecenie zaczynające 2000 czy 3000? Chyba tak, aż tak. No więc zobaczymy, jak będzie mi tutaj szło. W tymże multiplayerze 500 km, więc trasa dłuższa, no jednak mimo wszystko. No, tutaj ludzie do nas się odzywają. Znaczy, próbuję się odzywać. O, szkoda, że jest takie odbicie, nie? I mi trochę do wszystkiego tak teraz machało. Ale to nic. I właśnie, no ciekaw, czy dostaję normalnie mandaty, czy jakby to jeździmy jak chcemy, nie? Znaczy, mi się da, że jeździmy jak chcemy, to trochę jest problem. Dobra, ten jest główny, czyli jakby... Wow, tutaj też jest jakieś maszynki. Dobra, przejdźmy sobie, spokojnie. Oho, tam coś chyba zobaczyłem. Sorry, jestem nowy. Ja dopiero odkryłem ten świat ETS-a. Nie, 0% spoko. No tak, teraz jakby nie było, jeździmy już za swoje, po swoje, już to 100%, nie? Także już też byli od nikogo uzależnieni, tylko teraz trzeba mi na wachę wyrobić i tyle. No także, mam na razie 900 zł, jest niedużo, prawie tysiaka. No ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Najbliższy oczywiście chiptuning to będzie silnik, około 100 tysięcy, także no... Ciekaw jestem, jak mi to wszystko pójdzie tutaj. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Właśnie, chyba zajrzę dzisiaj sobie jeszcze do firmy Lesio Trans. Tam właśnie do Lesia. I sobie trochę z nimi pojeżdżę. Bo wiem, że oni tam też coś śmigają, także... No, ogólnie to będzie spoko, to chcę z nimi pojeździć. Wow, zaraz wyjdziemy poza miasto, będzie już, znaczy nie, bo na razie wszystkie te barykady i tak dalej. Ale co zauważyłem, że no mocy jednak trochę brakuje, a to nie ma się co dziwić, bo jednak to jest ile? 370 koni, więc tak naprawdę malutko, jak na ciągnik to jednak jest trochę mało. Chyba z nami jadą chłopaki, no jak. Ja oczywiście pasem dla wolnych jadę. A ja tam naświruję coś, żeby tylko oni nie strzelił przypadkiem. No co?
pięknie. Żeby tego mnie nie strzelił. Sorry. Teraz to mnie tu pocałuje, co mi potem sorry gościu. Dobra, inaczej. Co to? Jezu, pomoc drogową. 3000. Będę w dupę, że tak powiem. Więc zaczynamy na multiplayer grać. Jej, jak ja kocham multiplayer. Tutaj chyba gdzieś leżałem, nie? Gdzieś w tym miejscu. Przeromane. No dobra, nic, jedziemy. Nie ma co się zrażać, bo raz się nam nie udało. Ale jeśli naprawdę będą nas się walać tak cały czas, to słabo trochę będzie. Siemka. Może którym się mówi, Jezus Maria? No nie mam pojęcia, serio. Żebym tylko wiedział, który się mówi. Napiszcie mi koniecznie, którym się gada w ETS-ie. To będzie super. Ale spoko, wiecie, jedziemy sobie, siemka, nie? Fajnie. Mogę teraz tylko wyhamować, bo to jest trochę ślisko. A dobra, bramek jednak trzeba dojechać. Odpłatno oczywiście, no. Z naszej pensji leci. Chyba nie, na razie tylko wjeżdżamy. Jakby rejestrujemy się, że tu jesteśmy, nie? Nie, no co z nami teraz jedzie, super. Ten gość tylko lubił sobie jeździć normalnie, a nie trochę jak tam na świr. No bo nie chce sobie znowu psuć ciężarówki. Okej, okay, dobra, zobaczymy jak się będzie zachowywało naprawdę teraz. Teraz będę głównie obserwował cały tłum w ETS-ie, a chociaż nie. Jedzie z ładunkiem, więc jakby no nie było, jest troszeczkę bardziej chyba rozsądny. No, no tak się jedzie w miarę. O, odtrąbił, no tak to spoko. Ogólnie będę takim strasznie kulturalnym człowiekiem, będę zachował się jak trzeba, będę jeździł w porządku. Ludzie będą trambiał, mrugał światełkami, że wiecie, że takie pozdrowienia po prostu, nie? No wiadomo, jak się spotka jakiegoś gracza na trasie, to jest naprawdę cud, nie? Raz na jakiś czas się zdarzy. No i to, wiecie, to różnie bywa, nie? Nie, tak nawet teraz jakby zacząłem sobie od zera dopiero grę. Pomimo, że już miałem trochę pieniędzy, to jednak no nie miałem poziomu, żeby kupić lepszą ciężarówkę. Jak to się pisze? Enter? Chyba czy T się pisze? Nie wiem. T? Y? Tak. O! Super. No to siemka. O, szybko, proszę. Zaraz, jeszcze jak mi się uda ogarnąć Y. Którym się mówi. O, dobra. Udało się. Zobaczymy co ten gość tutaj nam powie. Ciekawego, no fajnie, w ogóle kogoś poznamy nareszcie, nie? Jestem strasznie podjarany, bo jakby to moje pierwsze zmagania takie. Więc ten. No zobaczymy ogólnie. Oho, to się chyba szykuje na nas. Jakby, nie, on chyba z nami chce jechać jakby konwojem. Fajne. No spoko, to chyba ten Egon cały... X-em się mówi. X-em, tak? Okej, okay, X-em. Więc cóż, zaraz zobaczymy, czy ten X działa. Halo, halo? Halo! No, ja to ogólnie pierwszy raz, no multik, także wiesz. Halo! Halo, halo! Halo, halo. Śmieszne typy, fajnie. Spoko. No szczerze, ja to już dobrą chwilę jeżdżę. Mam chyba 200 godzin widziany już. No to ja ogólnie chyba z 50 mam coś takiego, nie? A gdzie zmierzasz? No wiesz, że nie wiem, gdzieś na Niemcy z Poznania dali mi paczkę i jadę, nie? Ja na Berlin. A, to ja znaczy dalej. No widzisz. Muszę sobie to mówienie zrobić na jakimś przycisku, nie? Serio nie mam, to mówię. A jak tam leci? No, a wiesz, taki spoko, w sumie tak jakby trochę sobie ten, YouTube'uję, nie? I teraz tak jakby odcinek prowadzę, także... Tak?
To możesz mi podać ten nazwę kanału, to z chęcią obejrzę odcinek. No, wpiszesz Riot i znajdziesz na pewno, nie? Tylko ten odcinek będzie dopiero gdzieś, myślę, za tydzień, nie? W środę. No spoko, ja też mam swój kanał, ale nie mogę nic nakręcić jeszcze. No, no to widzisz, ja tak dopiero z multikiem startuję, kupiłem sobie ciężarówkę i teraz mykam, nie? Jak ktoś to potem możesz mi wysłać nazwę na tym, na czacie, to z chęcią płynie zajmę na swój kanał. No spoko, znaczy nazwa to wiesz, taka jak teraz, nie? Czyli piszesz Riot i tyle. No dobra. Nie serwisie co, ludzie? Ja sobie zatrzymam się. Czekaj, muszę sobie napada ustawić mówienie, bo trochę tak niewygodnie z klawiatury napada się przełączać. No spoko, spoko. Dobra, na X to było, tak? Więc zaraz sobie ogarniemy to. Opcje. A klawisze i przyciski. I to mam pod X-em, tak? Zaraz musimy zrobić X-a. Tutaj nie widzę X-a żadnego. V, coś takiego, takie głupoty tutaj. Tutaj też nie widzę, gdzie to jest komando, muszę to znaleźć. A może kontrolery? Zresztą nie. Przypisane. Ale w dźwięku to jest. Czy tuś? Nie, no też w sumie nie ma. Serio, gdzie to jest, się mówi normalnie? No pod X-em, tak mówi mi koleżka, pod X-em. A, no nie widzę tego, come on, co jest? Dobra, to nic, na razie będziemy jechać, tak? Potem sobie to ogarnę. Nie chcę tracić czasu antenowego. Sami rozumiecie. Oto no stoi, czeka na mnie. Dobra, zaraz do tego zagadam, powiem, że jakiś problem mam. Ej, wiesz co, mam problem, mogę tego znaleźć w osobieniach, nie? Aha, to ty masz 7600 subów. No tak jakoś chodzi. No to masz o jednego suba więcej. Bardzo mi miło. No. Właśnie poznaliśmy kogoś nowego. To totalnie nie wypało, więc wiesz. No wiesz, ja nagrałem już 5 rok w sumie. Tylko z przerwą troszeczkę tego, ale no. No mój kanał ma już 2 lata i dopiero 21 subów, ale jest pusty, więc... A czym nagrywasz, jeśli można spytać? X-Pitem. Aha. Ja próbowałem OBS-em coś nagrywać, ale nie udało się. OBS to ja kiedyś też nagrywałem, ale słabio strasznie, nie? Bo trochę klatki spadają. No właśnie u mnie nie, że za słaby, tylko że u mnie nie chciał w ogóle działać, bo coś mi się z kartą graficzną zaczął buntować i się nie dało. No, no czaję, czaję. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. I teraz odpłata. Ile tam dostanie? 200, super. Dobra. Ej, ale całkiem spoko typ, nie? Co sądzicie o nim? No, naprawdę fajnie. Jeśli to oglądasz, pewnie to oglądasz u mnie, także to pozdrawiam. Także fajnie, spoko. Wow, wow, wow. Ale teraz wygooglował, nie? Co masz 7600? Dobra. Przelećmy sobie dalej. No spoko, widzę, będzie z nami dzisiaj jeździł, także fajnie. No, dzisiaj tak trochę... Nie przyniosła na początku, ale teraz akurat spoko, także... Także nowe znajomości, bardzo fajnie ogólnie. Dobra. Kolega tam się pytał, gdzie jedziemy, tylko jakby teraz muszę, nie mogę sprawdzić. Bo mam jakby trochę paczkę taką dłuższą. Dobra, to widzę, jest przejazd. I jakby tam wychodzi tak, że... Aha, dobra, granicę opuszczamy. Także już wyjeżdżamy z Polski, jedziemy na Niemcy, z tego co już widzę. Także granica, ogólnie tutaj nasz, wiesz... No... Z granicy, jak granicy, nie? A gdzie mniej więcej jedziesz, na takie, na Dolino, czy coś takiego? Poczekaj, zaraz ci powiem. O, zaraz ci powiem, okej? No spoko. Bo jak coś, jakbyś na Dolino jechał, to bym się później... bym zostawił ładunek i bym z tobą się zadał. Dobra, włączmy sobie. Okej, ja mam noc cel Hamburg, nie? Aha. Jak się wyłącza te kieruneczki? Ej, come on. O, włączyłem i teraz mogę wyłączyć, super.
Dobra. A to na kierownicy jedziesz, czy na klawie? Zaraz, muszę wziąć jakoś tak być. Ja na padzie gram ogólnie, wiesz? Aha, ja na razie na klawie, jak chcę sobie kierownicę jakąś kupić. No, mi też by się przydało ogólnie, nie? Ale jakoś na razie leci. No widzę, fajnie, ciężarówkę sobie odmalował. Chyba też ma akurat skanie. O, sorki. Znaczy, no, myślę, że tak już przydałoby jakoś rozmawiać z nim, nie? Na padzie, żeby to było ustawione. Tak trochę się z klawiaturą przełączyć, to słabiutko. Ale dobra. Mniejsza to jakoś. Myślę, że ten odcinek mam troszkę potny też, żeby nie był taki nudny. Ale to ciekawe, moment wam zostawię akurat, nie? Dobra, także taka fajna trasa. Jestem ogólnie ciekaw naprawdę, kto ogląda, nie? Te wszystkie odcinki moje. Wow, ściąga mnie trochę na bok. No i zobaczymy sobie ogólnie. Nie, widzę, że gość naprawdę ogarnięty, spoko i... Każdy się trąbi, super sprawa. No, także multik już mi się podoba. Pomimo, że na początku trochę się zraziłem, to teraz już jakby leci fajnie. Więc ten Winter Mode to jest przegięcie, nie? A gdzie zacząłeś swoją firmą? W Poznaniu, wiesz? O, jeszcze ci. A, to w sumie niedaleko. O, sorry, trochę zjeżdżam, bo padę jeszcze nie wyczy tego. No, kiedyś się cały czas to wrzesło, Pawlu, Poznań zaczynałem, a wiesz. Ale w Poznaniu też mam, ja mam w całej Polsce też firmy, tylko w Gdańsku jeszcze nie mam. No, całkiem nieźle. A jakieś dodatki posiadasz? Jakieś Isty czy Skandynawie? Nie, jeszcze dodatków żadnych nie posiadam, bo ja mam... Zotą edycję na razie kupiłem i na razie na tym jeżdżę, to jest. A, no słuchaj, ja sobie zakupiłem właśnie Skandynawię i Going Kiss, nie? Powiem ci spoko, a teraz szykuję się na Italię, bo widziałem, że całkiem spoko wygląda. Dobra, ja tu zjeżdżam. Dodała to szerokości przyjazności. No, dokładnie, powodzenia na drodze. No, dzięki, później wpadam na twój kanał i sobie zajęk na jakieś odcinki. Okej, nie ma sprawy. No, siema. Żegnam. Dobra, lecimy sobie zjazd. No, spoko gość, fajnie. Ej, ale naprawdę, bardzo mi się ogólnie spodobał typ, że pozwolę na taki, że no ogarnia temat, to jest raz, nie? Że, no jeździ troszeczkę już chwilę, mówisz, że 100 godzin natuczono, czy 200? Chyba 200 mówił. Może mi wybaczysz, że zapomniałem. No całkiem nieźle, dobra. Copkę poprawię. Dobra. Trochę zagapiłem, tak już normalnie bym pojechał razem z nim, nie? No i śnieg pada i tak dalej. Może czas na screena sobie na to, bo ja tego ogólnie gdzieś screena strzeli jakiegoś. Coś by się przydało zrobić. Jakbyś chciał jakieś fajne zdjęcie. Bo czemu nie? Także poczekajcie ogólnie, a sobie gdzieś tutaj zrobimy jakieś zdjęcie. A no tak, muszę się zatrzymać. Jak to na multiku bywa. Żeby nie stwarzać zagrożenia, wiecie, że nagle jedziemy i ciach. Dobra. Tryb fotografii. Okej, to chyba tak. No to właśnie pecha jakby. No, może być tak nawet. I ciach. Dobra, nie ma co eksperymentować. Zwykły screen, nic specjalnego. Dobra, ciach, rozpędzamy się. W sumie mogłem się długi włączyć. Długi zrobi screen, ale dobra. Mniejsza, no to jedziemy. O, tu mamy ten. Ej, nam coś świeci naprawdę, jakaś 19 tutaj widzę. CB Radyjko jest spoko, bardzo już mi się podoba. Ta kostka wymiata. No, oczywiście koleżka jechał na Berlin chyba, z tego co pamiętam. No, my troszkę w innym kierunku, ale to... Mniejsza o to. Okej, okay. Dobra, w ogóle wiecie co? Ja się sprawdzę, jak to wygląda ten. O, 325 km, nieźle. Pół godzinki odcinka, także jeszcze trochę nagrałem sobie. No ale chyba wydaję to takie te mniejsze sceny. A te początkowe. No, jednak to troszkę nudy będzie. Na sam początek, ale... Oczywiście to... Wiadomo jak to jest w Eurotrucku, nie? To raczej nie ma jakichś fascynujących rzeczy. No chyba, że ktoś ciebie rąbie, nie? Ale ogólnie spoko.
Dobra, tak jeszcze co do serii. Oczywiście, właśnie zapomniałem o hashtagu dla was, bo wy lubicie hashtagi, więc ja też wam powiem hashtag. Ostatnio było kilka osób, które oglądały jakby materiał, tak naprawdę całość, nie? Także teraz będzie hashtag, jeżeli to oglądacie, to będzie hashtag, no się pomnaż oczywiście, hashtag nowy znajomy, o, tak będzie, nie? Spoko. Że poznaliśmy naszego kompana, drucha takiego na drodze, bardzo fajnie. Też Polak, także super. No w sumie z Polski wierzę, więc jakby na pewno Polak. To musiał być, więc ten. Hashtag nowy znajomy. I przybliżam mniej więcej zasady jakiejś rekrutacji oczywiście na serię. Bo troszkę tego jednak będzie zagłątwania i tak dalej. Więc już zacznijmy od tego, że żeby dostać się na serię, musicie wypełnić formularz, który wam przygotuję na dole pod odcinkiem w opisie. Możecie go wypełniać w komentarzu albo na maila, ale lepiej właśnie w komentarzu. No i oczywiście ja jakby ja będę... Będę go sobie sprawdzał. I co trzeba zrobić? Minimum 14 lat. Ogarniać temat naprawdę tego EDS-a. Już nie mówię tak, że tylko żebyście mieli jeździć, a naprawdę żebyście też trochę ogarniali i tak dalej. Jakieś fajne trasy, może coś mnie czymś zaskoczycie i tak dalej. To właśnie coś takiego. Umieć się zachowywać na drodze, jakoś o to mi chodzi przede wszystkim. No i współpracować w grupie, czyli wiadomo. Jak jeździmy, to jeździmy, oczywiście przepisy łamiemy jednak. Może nie do tego stopnia, że na krzyżówkach wyprzedzamy, czy na pasach, czy stoimy na zielonym, a czerwonym jedziemy. Tylko wiecie, jedyne wykroczenie, jakie właściwie, no takie, no wykroczenie w sumie, jakie traktuję, to właśnie przekroczenie prędkości, nie? Samochód może sobie robić w Eurotracku. Więc właśnie fajnie byłoby, gdybyście też na te przepisy uważali. Ogólnie, a chodzi o prędkość, to się nie martwię, nie? Tylko żebyście uważali też na innych, na drodze. Bo to jest najważniejsze, czasami się ktoś kogoś wrąbie i wiecie, klaps, nie? A nie chcę żadnych wypadków, tylko chcę spokojnie do celu dojechać. I jakby, no, nie martwić się o resztę, nie? Także no, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i że będziecie chętnie się zgłaszać do serii, bo będę oczywiście miał z kim jeździć. Jeszcze muszę wystąpić oczywiście u Lesia tam w VS-ce niedługo, także też trzeba będzie się przygotować. No, także w sumie na tle się tutaj tam pisał gdzieś, także spoko. Okej, okay, coś jeszcze miałem mówić z takich ważniejszych rzeczy. Właśnie też, propos ogólnie do całej serii tej multi, bo jak mówiłem, wcześniej wspominałem, że będę was też w jakiś sposób promować, trochę reklamować, takie coś, nie? Pomimo, że ogólnie tego nie lubię, wręcz nienawidzę, to teraz właśnie chciałem takie coś wprowadzić, w takim sensie, że, no jakby to powiedzieć, podczas gdy wy sobie wystąpicie u mnie na odcinku, co nie? To będziecie mieli okazję jakby sobie tak ze mną porozmawiać, to jest raz. Dwa, że jeszcze będziemy mogli sobie jakieś ciekawe tematy poruszyć, coś nowego i tak dalej. No i też przede wszystkim to, że będziecie mieli jakby swoje 5 minut, oczywiście więcej, wiadomo, cały odcinek będziecie mogli o tym gadać. A też wcale w sumie nie cały, no kilka minut opowiadacie sobie ogólnie o sobie. O czym jeszcze? O waszym kanale, jeżeli taki prowadzicie, o zamiłowaniu do Eurotracka, skąd się wzięło. No, u mnie to akurat proste. Gra się spodobała i sobie gram, nie? I jest mega gra, no po prostu jest świetna, nie? Pomimo, że taka prosta, jednak jest taka świetna, nie? Także to jest raz. No i dwa, tam jeszcze, że poznam was bardziej tak od strony takiej prywatnej trochę, nie? Bo czy wiecie, jak znam jakiegoś widza, to tak, a po prostu nazywa, nie wiem, na przykład się nazywa, nie wiem, Mikołaj. Ja akurat mówię to o mikologu. No i Mikołaj sobie żyje tam, nie wiem, o jakiejś tam rodziny i tak dalej. I w sumie tak nic większego o niego, o nim nie wiem, nie? Na przykład tak, tak mówię teraz, może na przykładzie Mikołaja. No chciałbym go na przykład poznać, dowiedzieć się, co on takiego robi u siebie na kanale. Jeżeli ma, jeżeli nie ma, no to co on robi poza graniem w ETS-a, czym się interesuje i tak dalej, nie? Może już widzę, że akurat spotkam jakiegoś drugiego teleinformatyka w Polsce i będę miał z kim porozmawiać o czymś. Ale no wiadomo, pewnie to będzie bardzo rzadko, albo w ogóle nawet. Także cóż, mykam, oczywiście lecimy.
Także 14 lat i w górę, nie? Nie, możecie mi 20 parę, ale wątpię sobie, że 20-latek będzie chciał grać ze mną. No bo jednak to wiecie, jest takie coś, że jak ktoś młodszy, to robi takie no średnie, średnie. O, zatrąbił ładnie, elegancko kolega. Szanuję, szanuję naprawdę. Te trzy pasmowe drogi są świetne. Morsy, pojedziecie w ogóle. A w ogóle jeszcze to jest. W ogóle, wszędzie mówię w ogóle. Taki sam las przed nami, widzę. O. A, bo to jest tunel jakby, no fajnie, fajnie. Na krótkich jeżdżę, bo nie potrzebuję długich jeszcze coś widać. No i spoko. Dobra. Jestem ciekaw, czy będę poznawać jakby więcej takich osób. Takich spoko. No bo teraz poznaliśmy na górę takiego spoko kolesia. Ale czy na przykład w kolejnych odcinkach nam się uda spotkać takiego spoko gościa? Szczerze mówiąc wątpię raczej, no bo to wiecie, no jak jest... szansa naprawdę jest znikoma, że ktoś podjedzie sam do nas, tak nie, ale siema, siema, nie, albo powie, siema, Polak, tak, i nagle zaczyna gadać przez CB Radio, super sprawa, CB Radio kanał 19, to ja. Jak ktoś gram na serwerze trzecim, bo tam nie ma samochodów, no cars, czyli nie ma tych skud nie ma całych, bo tam ludzie jakieś nie jeżdżą, to jest jako wariat, po prostu nie, to się nie da po prostu wytrzymać. Także gram sobie na trójce, was też tutaj zapraszam. No może dużo osób tutaj specjalnie nie ma, ale zawsze możemy sobie pojeździć, nie? Tak spokojnie raz, chociaż nie, no sporo jest nawet. Nawet sporo, widzę, gościa się chyba śpieszyło strasznie, bo zakręta wchodzi po mistrzowsku, że tak powiem. O, ten jak goni. Spustło nawet, aż trochę zjechałem. No, całkiem. A co w ogóle tutaj mam pod tym? Coś mi się włącza, wyłącza? Nie wiem, jakieś awaryjki, cokolwiek. Awaryjki mam tutaj. No właśnie, to nie ogarnę. Dobra. Trzeba dojechać w końcu do celu. Zostaną 88 km. Odcinek będzie 40 minut, można troszeczkę więcej, ale po przycięciu jakieś musi pół godzinki mi się wyrobić. No, wiadomo, dużo gadania na początek. Tak, do sobie... chyba Kima, że tak powiem. No ale u mnie, o, widzę jakieś... To, o, nawet nie patrzę co naklejone na te wszystkie te wajerki. Ale widzę, że mam tutaj Tracker, Europa, tak, Król, Legenda, jeszcze jakaś jest, Scania. O, super, nawet Scania się nazywa. No Scania musi być, wiadomo. Scania wymiata. Jeszcze mam World of Trucks i Euro Truck Simulator. Ogólnie mi się podobają te takie te wąskie, te tam właśnie, mam ten Tracker, Europa i tak dalej. Bardzo fajnie. No i ta kostka, nie? Szkoda, że nie mam dwóch kostek, to już by było jeszcze mi chodziło. Dobra, to jakby... Znaczy spoko, nie? Rozumiem. Ale go chyba teraz nie wiem, że jeszcze nagrywam. Dobra, chyba troszkę zwolnię jednak, bo... Przy takich prędkościach można sobie łatwo wypaść z drogi. Pomimo, że szeroko, ale jednak łatwo można wypaść. Dobra, weźmy sobie już go na luz. O, niech on sobie spokojnie zwolni. Dobra, 40 na godzinkę. Oczywiście będę tutaj przypisała jeździć. W tym miejscu, bo jestem akurat ciasto, więc... No, jak ja to mówię, ksiądz nie ksiądz, ale trzeba. O! OG Mazur. No, nie odrobi chyba. Dobra, my sobie zjedziemy teraz tutaj. No, dobra, później mu odpiszę oczywiście, bo teraz nie chcę jakby przerywać. Tak już sporo przerwałem. Jakby nie było. No to dzisiaj jeszcze wszystko muszę wyrenderować, zamontować i wrzucić wam. No, także ogólnie już ten odcinek jakby jest takim odcinkiem, w którym mam już drugi tydzień ferii. I znowu mnie w domu nie ma. Jedziemy jeszcze z domu, jeszcze raz, znaczy do... co ja mam z tym? Po prostu... Znaczy ciągle mnie nie ma w domu. Nie wiem, co to powiedzieć, no muszę teraz nagrywać, nie? Dobra, widzę, że jak jestem w mieście, to znaczy spotykam więcej osób. No wiadomo, jak to w mieście, nie? Hamburg, ogólnie, witamy teraz. Chyba tego miasta jeszcze nie mam odkrytego. Ogólnie mam odkryty całej mapy około 13% z dodatkami Going East i Skandynawia. Także
No całkiem, całkiem nieźle. W ogóle cieszę się bardzo, że znalazłem jakieś kilka minut, żeby pograć sobie tego ETS-a, bo naprawdę, ostatnie mi czasy już... No nie ma kiedy w to grać, nie? Sam się teraz ciągnę tą mapę do farminga robić, ale jednak... Co mi to wychodzi, jak wychodzi... O! Odkryto miasto Hamburg, super! You have entered into the city. No i to właśnie to będę uważał. Bo ogólnie... No, wypadki i tak dalej. Ludzie też sobie lubią pojeździć trochę. Nie tylko po drogach, ale też po innych ciężarówkach. To myślę, że Scania mam taka... Scania akurat mam bardzo tego spoko. O, nie wyrobi się. Nie gadajcie, że się wyrobiłem. Dwójka. Poczekajcie. Wow, patrzcie na styk, nie? No mistrzostwo świata, poczekajcie na moment, sobie zrobię jeszcze screena. Ty robisz screena? Okej, dobra. Tak. Okej. Chyba poznam jakąś firmę tej widzę. Mam dwa znaki zapytania. No come on, bo nie chcę stać całej... Nie chcę stać całej wieczności, wiesz, nie? Dobra, super. Mamy wolne, to jedziemy. O, ludzie jakieś chodzą, ale fajnie. Takim rusa wyłazicie, ludzie, idźcie do domów. Narcie w Hamburgu, chociaż coś się dzieje. No, jakiś świrek jedzie chyba. Może tutaj jeszcze zdążę. No. Może zdążymy wyhamować, ale jakby... Sorry. Inna rola tak nie robię, wiadomo. O, teraz tak ścina widzę w miastach. Jak jest dużo ludzi. Sobie gra lubi trochę ściąć. Mhm. O, to jakiś Francuz chyba jeździ. Nie, to nie Francuz. A widzicie, w miastach już tego nie ma, nie? Z takiego... takiej... Solidarności fajnie, że jedziecie sobie nagle, ktoś tam do ciebie pip, nie? W miastach tak bardziej już każdy ma w ciebie w dupie, nie? Kurczę, tam przejezdny sobie przejeżdżać, jeździć czy coś. Okej. Zajedźmy sobie tutaj. No, to panowie sobie parkują. No, jakiś dealer odkryty. Może tutaj sobie mogę postawić garaż, z tego co widzę. Ale całkiem spoko. Okej, dobra. I tutaj mam wjazd oczywiście, także sobie wjeżdżamy nareszcie. Chyba się nie będę bawić z tym parkowaniem, po prostu wjedziemy i tyle. A zwykły ładunek. Ewentualnie jakiś najprostszy będzie. Za 15 expa. No to dużo nie stracimy. Potwierdź, okej. I tu mam wjechać, tak? Na to miejsce. Dobra, zobaczymy. No, troszkę naprowadzę sobie. No, jako taki kierowca myślę, że powinienem się dobrze zaparkować. No i działało, super. No i nice, opuszczanie naczepy. Wielkie dzięki za uwagę, super, że wpadliście. Zadowalająco, no pewnie strzeli pewnie. Zobaczymy, dostanę 5 koła. Niedużo w sumie. No i na plusie, utalentowany pracownik ze mnie jest. O. Wielkie dzięki za uwagę, super, że wpadliście. Seria z multiplayer oczywiście rusza jeszcze długo. Także zapraszam was wszystkich. Będziemy gadać na tym spiku. Będzie fajnie, będzie zabawa. Jestem Radiczy Play, trzymajcie się. No i cześć. Szerokości na drodze.